w najnowszym numerze magazynu mgr.farm. Leki, mydła i powidła. Co tak naprawdę wolno, a czego nie wolno sprzedawać w aptece? Chcemy, by apteka była bardziej placówką opieki zdrowotnej niż sklepikiem, a farmaceuta wykorzystywał swoją unikalną wiedzę, twierdzi Krzysztof Łanda w wywiadzie dla mgr.farm. Praca farmaceutów coraz częściej oceniana jest przez pryzmat ich umiejętności sprzedażowych. Czy tajemniczy pacjent sprawdza się w aptekach? Zapraszamy również do lektury wywiadu z profesorem Waldemarem Jańcem, legendą polskiej farmacji. Rozmawiamy o lekach sierocych, sytuacji polskich farmaceutów i planach na przyszłość. Opowiadamy też historię Krzysztofa Mikołajczaka, farmaceuty, żołnierza i utytułowanego mistrza szpady. Zajrzymy też do aptek w Indonezji, gdzie pracują tylko farmaceuci, a o technikach farmaceutycznych nikt nie słyszał. Wszystko to i wiele więcej w najnowszym numerze mgr.farm.